Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Święta, święta i po świętach. A ja dzisiaj pokażę Wam, jak robimy u mnie sałatkę. Sałatkę, która znika w mig. Moja córka i Edziu dadzą się za nią pokroić. Mama też ją lubi. Mamusia tutaj na stanowisku pali w kuchni. Podpalacza. Pilnuje tutaj tak ogniska domowego, co by nam tutaj ciepłej wody nie zabrakło. I mamusi czas już minął, bo tak to ona w kuchni tutaj kucharzyła, dogadzała nam. Jeszcze ja pamiętam, jak byłyśmy dziećmi, to co żeśmy z siostrą sobie zażyczyły, to mama już naginała, już nam tam robiła takie... No kiedyś tak nie było. Takich różnorodności, żeby ludzie szli do sklepu, to kupili. Ale mama się starała, żebyśmy wszystko mieli. Niczego nam nie brakowało. Do sałatki, bazą tutaj tej sałatki jest makaron. Makaron najlepiej kokardki. Próbowałam już różne i kolanki, i muszelki, i świderki. Kokardki. Kokardki najlepiej się sprawdzają. Woda gotuje się, jest już osolona, no i wsypuję do wody makaron. Rozsypałam przy okazji. I teraz zagotuję go i później po zagotowaniu zaleję zimną wodą. Zawsze robię tak z makaronem, tak mnie nauczyła mama. Wtedy on jest taki bardziej miękki, chyba że chcecie bardziej taki, jak to się mówi, brakuje mi tego słowa, al dente, chyba al dente, to nie zalewacie zimną wodą. Najpierw go teraz muszę ugotować. Ale w końcu te... siadłaś. No siadłam, bo już mnie nogi zabolały. Co ale, co chciałaś mówić? No, że ja zawsze, bo jak tylko tu przyszłam i w domu moja babcia swój makaron się zawsze robiło, tutaj przyszłam, to też robiłam cały czas, jak ugotowałam, to też wybrałam i zimną wodą zalewałam, postaw z 5 minut i dopiero wtedy odsadzałam. A dzisiaj jest wszystko, kiedyś robiono ręcznie, tak jak mama, narobiła się, bo było bardzo dużo krów, było pola, nie było jeszcze tak, no mama z tatą już zaczęli mechanizację wprowadzać, ale nie było jeszcze takiej mechanizacji. Nie, ja jak tutaj przyszłam, to jeszcze długo żeśmy wszystko ręcznie zboże się kosiło, ręcznie wiązali, my snopy stawiali. A to już pamiętam. Te snopy, no, jak się stawiało. Ręcznie. Pierwsze snopki poszłam stawiać, jak miałam 8 czy 9 lat. Po komunii. Jak ja wtedy płakałam i to wtedy nam zostało parę tych snopków, z pół hektara nam zostało do postawienia. Dużo, i ja tak płakałam, mama w końcu ogłosiła fajrant, bo już musiała wracać krowy doić. Ja byłam taka szczęśliwa, ale... Byłam szczęśliwa do momentu, jak nie usłyszałam, że jutro rano przyjeżdżamy z powrotem stawić. Całą noc płakałam i ja się modliłam do Boga, żebym nie musiała tych snopków jechać stawiać. I rano, jak mnie mama zbudziła, nie było, że ja chciałam pospać do 11. Ósma było pobudka, jedziemy na pole. Wyjeżdżamy na to pole, a snopki, ja patrzę, oczy dostałam jak 5 złotówki. Snopki wszystkie były postawione. Pan Gmyrek je postawił. Ale byłam wtedy szczęśliwa. Ja myślałam, że tego człowieka będę po rękach całować. Mamusia poszła sortować jajka, bo tutaj zaraz przyjadą po jajka, także one już muszą być uszykowane. Makaron się gotuje, a ja w tym czasie pokroję sobie piersi. Piersi z kurczaka i też tak tutaj wypraktykowałam, że najlepiej właśnie one się sprawdzają. Można do tej sałatki dodać kiełbasę taką zwięzłą, czyli o grubych kawałkach mięsa typu krakowska, taka podsuszana. Można dodać szynkę bądź to, co zostało niedojedzone ze świąt. Różnego rodzaju balerony, wędliny. Ta sałatka przyjmie wszystko i będzie smaczna, ale jednak mimo wszystko najsmaczniejsze są piersi. I teraz te piersi
kroję na drobne kawałki. Z tyłu mam trochę przyniski, tak jak widzicie, muszę się pochylać, ale to tutaj jest ze względu na mamę. Mama jest osobą niską, no i też jeszcze w kuchni się udziela. I jak tam przy blacie staje, to mówi, że bolą ją ręce, bo jest jej za wysoko. Tu jest jej idealnie. Mi z kolei jest za nisko i bolą mnie plecy. No ale mamusia ma tutaj, ja mam tam blat i jest taki kompromis. Jesteśmy obydwie, można powiedzieć, zadowolone. Makaron się już ugotował, wyłazi mi tu prawie z garczka, bo dałam dwie paczki i jest go dosyć sporo, ale ta sałatka u mnie znika w mig. Ile bym nie zrobiła, czy po dwóch paczkach, czy po czterech, i tak dadzą rady tej sałatce. Teraz ten makaron ja sobie tutaj zaleję zimną wodą. On postoi jakieś takie 10-15 minut i będę go odcedzać. Kicia, a ty kuda? Na dwór pewnie chcesz, tak? A proszę bardzo. Tam zaraz ci otworzę drzwi. Wypuść kotkę. Nasza towarzyszka tutaj musi przyjść do domu. Powiem wam tak szczerze, że nie bardzo lubię koty w domu, ale to jest taka koteczka. Zresztą te nasze koty, nikt ich nie uczył. Nikt ich do domu nawet nie brał, a one same tak lgną. Tylko gdzieś się drzwi uchyli, myk, myk, myk i już są. Jak zarówno jak Franek, tak Puchatka czy Donio. Bolek też się już pcha, ale jak ich tak trochę, wiecie, no nie biorę do domu, bo jakoś tak nie bardzo lubię. A one chcą, no i tak wejdą, troszkę posiedzą i już wychodzą. Moja córka jak była mała, to nie mówiła makaron, tylko kalung. Lubiła go do tego stopnia, że mogła jeść go 3 razy dnia, 7 dni w tygodniu. I nigdy jej się nie znudził. I pamiętam, jak jechała na wycieczkę do Włoch i dzwoni tam któregoś dnia do mnie i mówi: mamuś, jestem taka szczęśliwa. I ja mówię: czego? A co ty tam widzisz? I tak ją wypytuję. Ja mówię: cytrusy widzisz? Tak, mamo, są cytrusy. Nie to robiło na niej wrażenie, tylko makaron. Tam makaronu miała i ona mówi: mamo, na śniadanie tyle i tyle makaronów do wyboru. Na obiad też, na kolację też. Ona była szczęśliwa, bo był na okrągło makaron. Piersi z kurczaka podsmażam. Smażę teraz na ogniu, ale nie dodaję tutaj żadnego tłuszczu. Z tego względu, że one wypuszczą dużo soku własnego. Mięso drobiowe, zwłaszcza piersi, są mięsem bardzo delikatnym i tak jak mówiłam, wypuszczają dosyć dużo takiego soku własnego i tego soku będzie tutaj prawie tyle, że równo z mięsem. On musi całkowicie odparować i teraz, jak jego już jest tycie na dnie, dodaję czerwoną, słodką paprykę. Papryki tutaj już tak naprawdę na oko. Na tą porcję mięsa tutaj mam 1,5 kg, dam 1,5 łyżeczki, czyli tak na 0,5 kg, pół łyżeczki czerwonej papryki. Wszystkie składniki będziecie mieli podane w opisie i takie przybliżone proporcje, przy czym tutaj mięso wędlina będzie uwzględnione, tylko mięso wędlina, bo to naprawdę zależy już od takich indywidualności. Ile dacie, tyle będzie tego mięska w tej sałatce. I teraz będzie się to smażyło jeszcze aż do momentu odparowania całkowitego tutaj tego soku i żeby troszeczkę ten kurczaczek się zarumienił. Dlatego daję paprykę do mięsa i troszeczkę przed wyparowaniem tego soku, bo kurczak przejdzie tą papryką, nabierze takiego delikatnego posmaku. Gdyby posypał do sałatki, gdyby dodać paprykę do sałatki bądź na koniec do mięsa, ona się tylko oklei, ta papryka oklei się zewnętrznie i nie wejdzie w mięso, a tutaj chodzi o to, aby weszła właśnie w mięso. Nie solę. Tutaj mięsa nie solę. Powiem wam też taką ciekawostkę.
że mięso, ale naturalne mięso, takie z chowu naturalnego, prawdziwego, tak jak było kiedyś, nie na paszach, ono zawiera naturalną sól. I niejednokrotnie, jak ubijaliśmy świniaka, braliśmy takie mięsko, zwłaszcza Edziu, nadziewał na świeże, zaraz prosto po uboju, nadziewał na przygotowany taki drut, taką wykałaczkę długą i piekł nad ogniskiem bez żadnych przypraw i mięso było słone. Ono zawiera naturalną sól, ale mięso z naturalnego chowu, to takie fermowe, nigdy nie będzie miało takiego smaku i nigdy nie będzie miało naturalnej soli w sobie. Jestem cała, gotowa? Jeszcze nie, a co, ty już byś chciała sałatkę? No a ja? Siadaj, nie. Siadaj mamuśka. Idę ja. Już? Jeden amator sałatkowy jest. O, mamusia już wykąpana, wypachniona. Swoją pracę już wykonałam na dzisiaj dosyć. Tak, i teraz już czekasz tu na sałatkę. I teraz makaron odcedzony, do tego daję mięso. Mięso już odsączone z tego nadmiaru soku własnego, ale jeszcze takie wiecie, soczyste. Ono musi być soczyste, nie może być zasmażone na skwarek. I teraz do tego groszek oczywiście z puszki, a za co siedział, a tego to nie wiem, kukurydza, fasola czerwona, tutaj jest podstawą w tej sałatce, ona nadaje całego takiego smaku. Sałatka śmieciowa. Sałatka śmieciuch, tak, dokładnie, to jest sałatka śmieciuch. To będzie dobre. Tutaj do tej sałatki jeszcze powinien być świeży, zielony ogórek. Powinno być troszeczkę szczypiorku i troszkę natki pietruszki. I ona wtedy jest naprawdę cymes i jajko gotowane. Ja w opisie uwzględnię w składnikach właśnie również szczypiorek, natkę pietruszki, ogórka i jajko. Nie dodaję tutaj ogórka i szczypiorku z tego względu. Nicy nie lubią. Edziu, a właściwie on lubi, tylko to jego nie lubi. I król nie zlazłby z tronu przez 2 dni. Także słuchajcie. Tak, ogórek i szczypiorek jest tutaj wyeliminowany. Jajko z kolei zaś Agatka, córka, nie przepada, żeby tutaj w tej sałatce było jajko. Także rodzina jest tutaj wyznacznikiem tej sałatki, ale dla was uwzględnię, bo naprawdę uważam osobiście, nie ma, może jest dobra. Tak, tak, dobra jest, tak. Dobra, bo żeśmy też tak osobno robiliśmy i dobra była, ale większość, no to trzeba iść już, tak. Nie będziesz i teraz dziewiła. I teraz doprawianie tutaj przyprawami, tylko sól i pieprz. Zresztą my tak od zawsze jakoś byliśmy przyzwyczajeni do podstawowych takich przypraw, sól, pieprz, jakoś tak żeśmy za bardzo nie eksperymentowali. Zresztą kiedyś tak nie było w sklepach. Nie, nie będzie za dużo. Ja już mam na oko na tą ilość. Czy każdy do soli, jak ma być, bo widzę, że już majonez zrobiłaś. Tak, majonez. I teraz na koniec do tego wszystkiego majonez. Majonez oczywiście robię sama. Przepis na kanale jest, także jak ktoś będzie chciał, to może sobie tam sięgnąć wstecz, albo po prostu dam do opisu link do majonezu, jak zrobić taki swój majonez. Idealny swój majonez. Jest po prostu zbliżony smakiem do majonezu winiary. Chyba najbardziej zawsze właśnie winiary lubiłam, ale ojejuś, jak tylko sięgnę pamięcią, tak. My robimy majonez sami, tak, nie? Tak. Mama też robiła. Też robiłam majonez. Jeszcze kiedyś. Dzisiaj są miksery. Ja robię mikserem. Ale jak nie było miksera... Ręcznie. Wszystko trzeba było ręcznie. I kto to trzepał? No trochę ty, trochę ja. Ale ręcznie. Mamusia wydała dyspozycję. Ma być majonez i koniec. Był czas i się zrobiło i nie było, tak. Że nie. Jak się chciało jeść, no to trzeba... Nie było w sklepach tak jak dzisiaj, tak. Idziemy, czy na przykład jak oglądałam taki filmik, to chyba zrobił na kanale księciunio, księżunio, nie wiem, już teraz wam nie powiem,
zakupił sobie catering świąteczny u pani Magdy Gessler. No tam chcecie, to sobie zajrzyjcie tutaj, ja nie jestem od tego, żeby się tam wypowiadać. Ale chodzi mi o to, że dzisiaj składamy zamówienie i mamy wszystko. Możemy kupić, a kiedyś nie było. Pamiętam w sklepie to tylko był ocet, sól i mąka była na wagę. Ale mama, jak se człowiek sam zrobi, to wiesz co jesz. Tak. I smakuje całkiem inaczej, bo się napracowałaś. A te kupne to już przejechali my się nieraz. No chyba nie jeden się przejechał. Ja z dzieciństwa, wiecie co pamiętam? Mamo, pamiętasz? Marmoladę. A, to jeszcze mamusia, ja pamiętam. Ohoho, tak. To jeszcze moje czasy. A hałwa, oj, oj, oj. Czekałam, kiedy wspomni hałwę. Kiedy wspomni hałwę. Hałwa. Ja tak za słodyczami nigdy nie przepadam, ale tą marmoladę, jak mamusia kupiła, to był GS-owski sklep, tak. Ona przychodziła w takich potężnych blokach, tak. Kupowała ją na wagę, ojejku. To była marmolada. Wiecie co jeszcze? Mamusia, pamiętasz co? Kukułki. A, to też. Jakie były pyszne. Tak. Kukułki, tak, też nam kupywała. Te kukułki niech się schowają. Nie ma. Szukałam takiego smaku i naprawdę kupiłam ogrom kukułek, żeby znaleźć smak dzieciństwa. Nie jest już to. Hałwy, to wszystko już teraz, to nie jest to, co było za moich czasów. Nie. I nie wróci to już. Niestety, kiedyś produkty były robione uczciwie. Jeżeli była to kiełbasa, to było 100% mięsa, a dzisiaj jak ja widzę w sklepie jest szynka i tak kiedyś z ciekawości wzięłam i tam na tej szynce, na etykietce pisze szynka zawierająca 50% mięsa. Ludzie litości, 50% mięsa, to drugie 50% co tam jest? Chyba nie chcę jej za darmo, sorry. No my mamy to szczęście, że jeszcze mamy drób swój. Jeszcze świniaka też gdzieś tam się załatwi, jest dobry i mamy mięso, wędliny swoje, ale no większość niestety nie ma takiej możliwości. Przetwory sobie zrobimy same. Wszystko sobie robimy same. Jeszcze jak ja tutaj przyszłam do teściowej, teściowa mnie nauczyła chleb piec, kupę lat. To w tamtej kuchni był piec specjalny, taki chlebowy. Piekłam. I wszystkie dupki żeśmy poobcinali. To była masakra. Nie zdążyłam z pieca wyciągnąć, wyłożyłam, poszłam do stajni, do roboty, przychodzę, już odkrojony jeden brzeg, drugi brzeg, a mnie szlak trafia. No ale co zrobić, no co miałam ich bić? Tak, a i mąż jak piętki, tak, tylko piętki. Jak jest taki film Walka o ogień, to tutaj była walka o dupkę. O piętki, przylipkę, tak. A na koniec, jak mama już wyciągła piec, jak wyciągła chleb z pieca, to na koniec wsadzałaś placki takie drożdżowe. Jeszcze nie wyciągła placka, a my kruszonkę odarły. Wszystko kruszonkę. Tak, ja taką robiłam grubą kruszonkę, a one powybierały z pla i tylko takie dziurki były. No tak było. No takie psuciły, ale co zrobić? Nie, myśmy nie psuciły, grzeczne żeśmy były. Powiedzmy. Dziadkowi. Ale na wszystko było czas. Dziadkowi żeśmy trochę psikusów robiły, ale to już kiedyś wam opowiemy. Ale na wszystko było czas i ciężka praca była na roli. To tak. I człowiek, to było i chleba na piec, i pierogi piekłem z kapustą, bo mnie teściowa nauczyła. No to już są też na kanale. No. Ale było wesoło. Było wesoło, sałatka jest zrobiona, także polecam wam zrobić taką sałatkę z dodatkiem świeżego zielonego ogórka, z dodatkiem szczypiorku, natki, pietruszki i jajka. Jest naprawdę bardzo fajna, szybka, prosta w wykonaniu i tak naprawdę nie taka droga. Tylko, że może tucząca trochę. No, to dlatego u mnie jest tylko na święta. No, a że teraz jest nowy rok, córka tak chodziła, mama, zrobimy tą sałatkę. No, zrobimy. Ja tak powiem... nie będzie znowu aż na Wielkanoc. Dopiero na Wielkanoc, nie będzie prędzej. Nie ma opcji. To na dzisiaj będzie tyle.
Na dniach jeszcze się pojawi, nie wiem teraz kiedy, czy jutro, w Sylwestra, czy może w Nowy Rok, na pewno będzie też film taki, co można u mnie zakupić, bo jest bardzo dużo SMS-ów i w komentarzach pytacie, co można u mnie nabyć. Pokażę, co można u mnie nabyć. Będzie też film podsumowujący ten rok i plany na przyszłość. Jakie mamy, moje wpadki, moje takie gafy, to czego się też nauczyłam, bo tutaj dosyć dużo obserwacji poczyniłam. No i na pewno tutaj mamuśkę wezmę, przykuję do tego krzesła, to Wam obiecuję tutaj dzisiaj, że przykuję ją i taki odcinek nagramy o dziadkach naszych, jak II wojnę światową, co przeszli. Widzę, że dosyć Wam się te odcinki spodobały. Cieszę się, że gdzieś odzywają się w Was Wasze wspomnienia, bo tutaj właśnie nie chodzi o to, żeby rozdrapywać komuś rany, tylko żeby pamiętać, bo dopóki, o tamtych ludziach, tak? Tak, bo dopóki pamiętamy o nich, dopóty oni żyją. I moja babcia z dziadkiem zawsze powtarzali, tak jak też ktoś zadał mi pytanie, znaczy zadał pytanie, fajnie podsumował, że ja się nie wstydzę tego, kim jestem, nie wstydzę się swojej wiary. Nigdy nie można się wstydzić. Jeżeli ktoś jest niewierzący, też nie może się tego wstydzić. No i jest i tyle. Nie wolno wstydzić się, zawsze moja właśnie babcia z dziadkiem powtarzali, jeżeli zaczniesz się wstydzić samego siebie, swoich przekonań, swojej wiary czy niewiary, to jesteś już nikim. To już jesteś nikim. I we mnie to tak utkwiło, że po prostu idę dumnie. Nie wolno się z tym obnosić, bo wiadomo, że to też nie na tym polega, ale nie wolno się wstydzić. I nie wolno też drugiemu ubliżać ze względu na to, że jest taki, taki czy siaki. No jest po prostu jaki jest. I to trzeba szanować. Tak. Słuchajcie, to by było na dzisiaj tyle. Fajnie nam się tutaj do Was mówi. Dziękuję za wszystkie komentarze, na które niestety nie odpisuję, za co też przepraszam, ale dziękuję, dziękuję i jeszcze raz dziękuję. Mam nadzieję, że w końcu przyjdzie już taki czas, że chociaż troszkę to nadrobię. Dziękuję Wam, kochani. I trzymajcie się. Do następnego. Do widzenia.